Niestety sprawdziły się czarne prognozy przewidujące wyraźny wzrost cen paliw w przedświątecznym tygodniu. Na stacjach w ostatnich dniach obserwowaliśmy spore podwyżki. Aż o 12 groszy w górę poszła średnia cena oleju napędowego, który kosztuje aktualnie 4,61 zł za litr. O 10 groszy poszła w górę średnia cena 95-oktanowej benzyny do poziomu 4,69 zł, a o 3 grosze podrożał autogaz do poziomu 2,05 zł. I zobaczyliśmy na stacjach efekty podwyżek, które już od dłuższego czasu, właściwie od początku marca, obserwowaliśmy na rynku hurtowym. Rafinerie podnosiły ceny i systematycznie te podwyżki docierają także na rynek detaliczny. To drugi tydzień z rzędu ze wzrostem cen paliw i niestety nie ostatni, bo nadchodzące poświąteczne dni też przyniosą jeszcze wzrost cen paliw. Może on nie będzie aż tak wyraźny, kilkunastogroszowy, jak w przypadku tych podwyżek z tego tygodnia, ale przynajmniej 5 groszy zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny niestety możemy zobaczyć. Małym pocieszeniem dla kierowców może być to, że wyhamowała zwyżka cen ropy naftowej na światowych giełdach, a to był ten czynnik, który w dużej mierze odpowiadał za wzrost cen najpierw na rynku hurtowym, teraz na detalicznym. Aktualnie baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie kosztuje około 70 dolarów. Ten poziom na razie stanowi skuteczną barierę przed dalszym wzrostem.